Jak zwykle udało nam się wyłonić zwycięzców tej, myślę, że zacnej już imprezy. To jest prawie ćwierć wieku turnieju. Mówiłem, pozwoliłem sobie na żart, że możliwe, że z nami znajdują się już synowie tych osób, którzy na początku tego turnieju występowali tutaj jako zawodnicy. Nikt się nie zgłosił, no ale zapomniałem, że może już mamy wnuków. O to nie pytałem. Tak się mogło też zdarzyć, ale nie będę o to pytał. Powiem szczerze, troszeczkę jestem zaniepokojony po tym turnieju, że nie dotarły do mnie też głosy pochwały, bo mówiłem naczelnikom, że skargi przyjmuje pan kierownik Kalinowski, a przyjmuje pochwały. Pochwały do mnie nie dotarły, z panem kierownikiem Kalinowskim jeszcze nie rozmawiałem, ale mam nadzieję, że wyjedziecie państwo wszyscy, bez względu na to, które miejsce, jaki garnizon zajął, usatysfakcjonowanie. Bo tak jak powiedziałem, przede wszystkim ma być to turniej, który przede wszystkim jest narzędziem do wymiany wiedzy, do wymiany umiejętności, jest narzędziem do tego, żebyśmy się też zintegrowali między sobą, bo często też współpracujemy między poszczególnymi garnizonami, a szkołami. Również dotyczy to mojej szkoły, za co bardzo jestem wdzięczny. Bo tutaj informacja dla naszych uczestników, ale też myślę, że nie będzie to tajemnicą dla mojej kadry. Wiemy doskonale o tym, że bardzo dużo od państwa naczelników, od was wszystkich dostajemy wsparcia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia. I za to też bardzo chciałbym podziękować, korzystając z tej okazji. Bo w trakcie szkolenia, w trakcie kształcenia policjantów, a mieliśmy tutaj finalistów, absolwentów Szkoły Policji w Słupsku, korzystamy również z państwa wiedzy, z państwa umiejętności, z państwa gościnności, bo to u was między innymi odbywają się praktyki zawodowe naszych policjantów. To jest to, co później procentuje, to jest to, co później daje możliwość również wyłaniania finalistów tych zawodów. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Korzystając przy okazji, bo tego nigdy nie robiłem, mam nadzieję, że pan komendant nie wpadnie tutaj w jakąś euforię, ale nigdy tego nie robiłem. Skorzystam przy naczelnikach, przy wszystkich z państwa, że podziękuję panu komendantowi miejskiemu policji ze Słupska, bo też nas tutaj bardzo mocno i dzielnie wspiera. I za to, panie komendancie, też dziękuję, że pan komendant jest z nami. Jest z nami również pan komendant ze Szkoły Policji w Katowicach. Szkoły Bliźniaczej do Słupska to druga szkoła prewencyjna w kraju, która razem z nami służy państwu. To tu na tej sali jest znakomita część absolwentów Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku. I przesłanie do finalistów, wszystkich finalistów, nie tylko tych, którzy znaleźli się w czołowych miejscach. Proszę zobaczyć, jak możecie skończyć. Proszę popatrzeć na pana komendanta Kochańczyka. Dzisiaj jest w Katowicach, szkoli młodych policjantów, więc uważajcie też, możecie kiedyś być w kadrze kierowniczej polskiej policji. I tak poważnie rzecz ujmując, tego finalistom życzę. Bo jak pokazaliście państwo, macie wiedzę, macie umiejętności, bez względu, tak jak powiedziałem, na to, które miejsce zajęliście, jesteście finalistami, jesteście najlepszymi z najlepszych, a mam nadzieję, że w przyszłym roku też części z was uda się reprezentować godnie swój garnizon w taki sposób, aby można było poprawić swoje wyniki i pokazać się jeszcze z lepszej strony. To jest taki wymiar naszej służby, który jest elementem również odstresującym, ale to jest taki wymiar, który pokazuje, gdzie jesteśmy w poszczególnych garnizonach, na jakim etapie szkolenia, przygotowania zawodowego. Też oczywiście zdarzają się sytuacje, w których nie zawsze jest to odzwierciedlenie, niekiedy łuk szczęścia jest potrzebny, choćby w strzelaniu. Wiemy, że my strzelamy, Pan Bóg kulę nosi, ale po to się szkolimy, żeby właśnie dać odpór tego typu stwierdzeniom i
to Państwo pokazaliście tutaj, że jesteście naprawdę wszechstronnie wyszkoleni, wszechstronnie przygotowani do realizacji obowiązków służbowych. I powiem szczerze, nie znam wszystkich edycji doskonale, jak one przebiegały, ale myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że zdarzyła się w tym roku też ciekawa sytuacja przy ostatniej konkurencji, dotyczy to garnizonu świętokrzyskiego, kiedy czterej policjanci tego garnizonu prawie osiągnęli wszyscy jednakowy wynik. Zajęli pierwsze i drugie miejsce. Naprawdę jest to budujące, widać, że garnizon teorią stoi. Jeszcze troszeczkę do tego praktyki i będzie naprawdę dobrze. Ale to jest budujące, bo to pokazuje, że ten poziom jest równy, że to jest wiedza, która pozwala rzeczywiście przede wszystkim to, co ja bardzo często naszym słuchaczom powtarzam, zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne. Bo to jest coś, co bardzo często jest niedoceniane przez wiele osób, wielu policjantów, ale to jest to bezpieczeństwo prawne każdego policjanta. Jeżeli wiemy, że za nami stoi prawo, że to, co wykonuje w danym momencie, bez względu na to, co mówi otoczenie, które nas nagrywa, które mówi, że popełniamy właśnie przestępstwo, czy zachowujemy się niezgodnie z procedurami, jeżeli policjant jest święcie przekonany o tym, że właśnie wykonuje swoje zadania, obowiązki służbowe zgodnie z przepisami, ma to bezpieczeństwo prawne bez względu na to, co wokół niego się dzieje. Oczywiście bezpieczeństwo fizyczne, czyli techniki interwencji, też tutaj oceniamy Państwa na bardzo wysokim poziomie. I ten kunszt policyjny, Szanowni Państwo, pokazaliście. I teraz trochę takiej prywaty, służbowej prywaty. Myślę, że mogę być tutaj wyrazicielem również Pana Komendanta Kochańczyka. Jeżeli ktoś z finalistów będzie chciał wesprzeć proces edukacji w jednostkach szkoleniowych, spełni kryteria, to oczywiście również, Szanowni Państwo, tu również mówię do naczelników, żebyście nie pisali tam, proponuję odmowę, również proszę o to, żebyście pomyśleli, czy nie wesprzeć nas tutaj w realizacji zajęć dydaktycznych, bo sami pokazaliście, że macie wiedzę, macie umiejętności, to co cały czas podkreślam. W związku z tym, jeżeli będziecie mieli chęć, ochotę, serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz naczelników proszę o to, żeby pisać tam. Proponuję wyrazić zgodę, dlatego że to są najlepsi policjanci w kraju, a tylko tacy powinni uczyć kolejne pokolenia kolejnych policjantów. I Szanowni Państwo, pozwólcie na koniec, że podziękuję swoim współpracownikom, ale nie tylko. Podziękuję swoim współpracownikom za organizację. To jest wyrzeczenie, które kosztuje nas troszeczkę pracy, ale przyjemności z tego jest więcej tak naprawdę niż dolegliwości. I to jest za każdym razem dla nas wyzwanie, ale to jest również za każdym razem dla nas powód do tego, żebyśmy byli coraz bardziej kreatywni. Mam nadzieję, że to widać, że ten turniej nie przebiega cały czas tak samo, z takimi samymi, jak to wiele lat temu było, konkurencjami, tylko on się zmienia, on ewoluuje. I to jest zasługa moich współpracowników, ich zaangażowania. Za to bardzo, bardzo chciałem im podziękować. I na koniec chciałbym, żeby wybrzmiało też jedno podziękowanie. Podziękowanie złożone na ręce pana dyrektora Minkiewicza. Panie dyrektorze, bez pana wsparcia również tego turnieju by nie było. I za to panu chciałem bardzo podziękować. Chciałem podziękować wszystkim pana współpracownikom, którzy nas wspierali przy organizacji tego turnieju. Wszyscy jesteśmy bardzo mocno zaangażowani, tak jak tutaj jesteśmy na sali, i zawodnicy, bo musieli ciężko pracować, i naczelnicy, i szkoleniowcy, bo też to jest, Szanowni Państwo, Państwa zasługa, że wasi ludzie tutaj byli i odnosili sukces. Ale to są również sukcesy nas wszystkich, którzy tutaj są na sali bez wyjątku. Za to bardzo, bardzo dziękuję. I na koniec chciałbym życzyć oczywiście szczęścia policyjnego w dalszej służbie, a na najbliższy czas chciałbym życzyć, żebyście szczęśliwie powrócili do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich garnizonów i do swoich przełożonych, którzy mam nadzieję również będą zadowoleni z tego, co osiągnęliście, a to zadowolenie przełoży się na waszą ocenę w dalszej służbie. Więcej nie powiem, bo może za dużo powiem. To tyle.
Szanowni Państwo, z mojej strony bardzo, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Dziękuję oczywiście za naprawdę rewelacyjną atmosferę, przynajmniej ja to tak odbieram, tego turnieju, wyjątkowo pozytywną atmosferę. Bardzo dziękuję.